Wydaje się, że mieliście dzisiaj wszystko, żeby wygrać ten mecz, no ale ostatecznie tam w końcówce wam odjechało. Co tam się wydarzyło w tej końcówce? Powiem tak, na pewno nasze błędy indywidualne, dużo kiwania, co jest naszym minusem i musimy nad tym pracować. Trenujemy ogólnie na co dzień i chcemy grać zespołową piłkę, ale nie zawsze to wychodzi. Jesteśmy młodymi zawodnikami, wiadomo jak to jest, każdy chce pokiwać i każdy chce strzelić bramki, ale to jest nasz błąd. I tak wyglądała końcówka meczu, no nie? Każdy chciał w kiwkę, każdy chciał strzelić bramkę. No i wyszło jak wyszło. Było blisko drugiego zwycięstwa w tym sezonie, ale patrząc na ogół, no to wiadomo, zwycięstwa są ważne, ale nie jesteście tu też tylko po to, żeby wygrywać, ale po to, żeby się uczyć, grać ze starszymi, gdzieś tam tej fizycznej piłki się uczyć i jak to z tej waszej strony wygląda? Z naszej strony na pewno tak, gramy w o wiele odmłodzionym składzie. Tutaj są drużyny po 40-30 lat nawet. Nasza średnia wieku to około 17-16. Najstarszy zawodnik u nas ma 20 lat, bo my jesteśmy ogólnie szkołą wojskową, na co dzień chodzimy w mundurach i po prostu została stworzona taka sekcja piłkarska, żebyśmy się ogrywali i po prostu nas nauczyciel WF-ista zgłosił do rozgrywek. Gracie też tak indywidualnie gdzieś w jakichś klubach? Może gracie też wspólnie jakoś między sobą? Jasne, tak. Każdy z nas, wydaje mi się, że każdy nawet gra, większość przynajmniej, gra w jakichś klubach. Na przykład no, mamy zawodników, którzy gdzieś się wybijają, mamy zawodnika tutaj Jakuba Głazowskiego, widać ten indywidualny, co widać, ale był powoływany tam, dostał raz zaproszenie do FC Wrocław Akademii, ja też tutaj Resowia Rzeszów na przykład, Olimpik Wrocław, Myślenica, także znane w miarę marki. Patrząc na ten dzisiejszy wynik, brakowało niedużo, brakowało też niedużo w niedawnym meczu z Psimpolem, tam też przegraliście jednym golem, ale patrząc na ten ogół, no to wyglądacie w większości meczów naprawdę dobrze i taka perspektywa dla was, że jeszcze te punkty gdzieś tam się uda zdobyć w ostatnich kolejkach? Na pewno skupimy się na meczu z tą Jazdą Jezeria Klors, to są zawodnicy, z którymi możemy powalczyć o zwycięstwo, tak samo jak tutaj. Był plan wygrać, no niestety indywidualności wzięły górę, ale tak, będziemy na pewno planować i chcielibyśmy my jako drużyna więcej grać zespołowo, co widać z meczu na mecz, że to się przekłada, bo na samym początku no, wyglądało słabo, jeśli chodzi o zespół. Każdy indywidualne pierwsze mecze to był dramat w naszym wykonaniu. Szczególnie na pewno jest meczu nam szkoda z Rechid Interno, 10-10 remis. No tam na własne życzenie, tak prawda, bo pozdejmowaliśmy zawodników, już byliśmy poza myślami i straciliśmy 3 bramki w 3 minuty ostatnie. Także. Czyli punkty jeszcze będą, trzeba liczyć na to, że przynajmniej jeszcze jedno, dwa zwycięstwa zaliczyć. Z chęcią byśmy chcieli się odbudować po tych porażkach. No i pokazać, że na coś nas stać, no tak, jesteśmy młodym zespołem, na pewno się zgłosimy w przyszłym sezonie, czy to będzie balon, czy to będzie futsal, ale na pewno się zgłosimy i będziemy pracować nad sobą. Dzięki, powodzenia. Dzięki.